Dobra, bo jak dzisiaj tego nie nagram, to już chyba tego nie nagram. Mój kask. Witam wszystkich w punkcie zaczepienia. Ja jestem Mirek, to jest mój kanał rowerowy. Dzisiaj nietypowo zacznę od zagadki. Ile mam otworów w ciele? Pytanie było podchwytliwe, więc Wam podpowiem, albo w sumie nawet odpowiem za Was. Mam o jeden otwór za dużo od czwartku w zeszłym tygodniu, a jeszcze przez kilka dni do poniedziałku. W poniedziałek ściągają mi szwy. W poniedziałek mi szwy ściągają. Co ma piernik do wiatraka? To jest ramp control od MRP, czyli coś, co wstawiamy do widelca zamiast tokarza. A propos otworów, tak wygląda wnętrze komory powietrznej w widelcu amortyzowanym Fox Flow 34. Jak widzicie, niewiele tam się dzieje, wygląda to dosyć nieciekawie i dosyć nieciekawie ten widelec pode mną pracował z tym najprostszym tunikiem Grip. Do pewnego momentu mi to wystarczało, ale jakiś czas temu zacząłem jeździć z dwoma typkami, którzy motywowali mnie do tego, że ten sezon jest dla mnie pod znakiem wychodzenia ze strefy komfortu i to tak dosyć mocno. I pierwsza z tych osób to jest Michael, który jest naszym nowym ambasadorem, a druga to jest Łukasz 2.0. Poczekaj, to teraz do kamery powiedz. Powiedz do kamery, ile czasu masz rower? 8 tygodni. Łukasz 2.0 to jest w sumie mój klient, to jest gość, który przyszedł kupić do nas rower i tak już zostało, ale to jest tak naprawdę chyba temat na cały odcinek, już po urlopie. I o co chodzi z tym MRP? Chodzi o to, że większość ludzi, którzy zaczynają jeździć troszeczkę bardziej agresywnie, wrzucają do komory powietrznej tokeny, które sprawiają, że sprężyna powietrzna działa bardziej progresywnie. Progresywnie, czyli utwardza się w miarę uginania, tyle tylko, że nie zabierając nam, nie przymulając nam tej pierwszej części skoku, czyli mamy ten fajny plusz na początku, te fajne wybierania, które wszyscy tak lubimy, ale pod koniec skoku mamy te odczucie, że widelec, tak jakby skok nie ma końca. Bottomless tokens, czy są tokeny, które część producentów daje do widelców, kiedy się nowy widelec kupuje. Ja w moim Foxie nie miałem ani jednego tokena. To był Fox, który był z Stump Jumperem prosto z fabryki. I po prostu w pewnym momencie na tym rekomendowanym ciśnieniu, gdzie miałem tą czułość na początku, przelatywałem przez skok strasznie i przy moich umiejętnościach, przy moim procesie tego, jak ja się uczę każdego dropa i każdej hopy, to po prostu nie zdawało egzaminu, ponieważ ja mam tendencję do takiego lądowania na przednim kole, zanim nabiorę pewności siebie i mam odpowiednią prędkość i pozycję na rowerze i zaczynam lądować ładnie i gładko, że no to mogło się źle skończyć. Tak więc zastanawiałem się, ile tokenów wstawić i sobie pomyślałem, ej, nie będę się bawił z tokenami, ponieważ można cały dzień zmarnować, pojechać do bike parku, wsadzić dwa tokeny zamiast czterech albo pięć zamiast dwóch i zastanawiać się, czy może byłoby lepiej. Wiadomo, da się to zrobić tak naprawdę, stojąc przy bagażniku w samochodzie, ale po co? Tutaj mamy ramp control. Ramp control waży mniej niż oryginalny korek w widelcu plus 3 tokeny. Zapewnił mi bardzo szeroki zakres ustawień. Mamy tutaj 15 klików. 15, naprawdę. Tak naprawdę ja używałem dwóch, no trzech pozycji. 5-6 klików w czasie normalnej jazdy tutaj na lokalnych trasach. 5-6 klików w bike parku. I full 15 klików w momencie, kiedy dojeżdżałem do jakiegoś feature'a, jakiejś przeszkody, jakiejś trasy, której nigdy wcześniej nie jechałem, a było to na przykład stroma ścianka ze zjazdem na płaskie, czyli bez tego takiego płynnego wyjścia na poziomą płaszczyznę, lub też większe dropy, które wiedziałem, że po prostu
polecę, przydziobakuję, polecę przednim kołem w dół. I tyle razy uratował mi dupę ten mały dynks, ta mała puszka, że to jest po prostu, to się nie mieści w głowie, nabrałem dużej pewności siebie, odblokowałem wszystko to, co zablokowało mi się kiedyś tam parę lat temu dobrych, kiedy kilkakrotnie pod rząd rozbiłem się dosyć boleśnie. Do tego stopnia, że postanowiłem zrobić modernizację całego roweru, więc zmienić geometrię, czyli offset bushing, czyli tuleja offsetowa, wypłaszczyłem sobie kąt główki, dołożyłem sobie troszeczkę do bazy kół, skróciłem ridge oraz widelec o dłuższym skoku. Widelec wpadł nowy RockShox Lyric Ultimate, czyli 160 mm skoku. Widelec, który jest reklamowany jako widelec, w którym nie potrzeba bottomless tokens, ponieważ tak jest skonstruowany ten nowy damper i tak jest skonstruowana sprężyna powietrzna, że jest to całkowicie niepotrzebne i można to wszystko wyregulować pod siebie tak bardzo, że będzie lodzio miodzio. Tyle tylko, że no, mi się nie udało, tak jak widzieliście na zdjęciu, które było na początku tego odcinka. W czym problem? Problem w tym, że jeżeli ktoś wie, co robi i jak jeździ, ma dobrą technikę, ja wierzę w to, że da się to zrobić, ponieważ te dropy, które już jeździłem wcześniej, albo fajne zbudowane dropy w bike parkach, w których byłem z tym widelcem, byłem w sumie w dwóch, to wszystko jechałem bardzo fajnie, w pierwszym bike parku bez tokenów, w drugim trochę większym, bardziej takim downhillowym, z dwoma tokenami, elegancko, naprawdę, ani razu nie przeleciałem przez skok, ale też ani razu nic nie spieprzyłem. Pojechaliśmy na lokalne trasy tutaj i zrobiłem źle wszystko, co da się zrobić, najeżdżając na dropa. Źle oceniłem prędkość, źle oceniłem kąt, z jakim powinienem wyjść, wysunąć, jak bardzo powinienem wysunąć rower do przodu i pod jakim kątem powinienem zlądować, pod jakim kątem jest lądowanie. Wszystko zrobiłem źle. To nie był naprawdę najwyższy drop, jakiego w życiu skakałem, ale ponieważ wszystko zrobiłem źle, spadłem na przednie koło i mimo tego, że nie zamknąłem skoku, widelec przeleciał tak szybko, przez ten skok do momentu, w którym tłumienie szybkiej kompresji zaczęło działać, że no nie byłem w stanie się z tego wyratować i wylądowałem na głowie i na barku. Na całe szczęście nic sobie nie połamałem. Lekarze spuścili mi około 2 litrów krwi. Spuścili. 1,6 litra spuścili przez rurkę, około 0,5 litra chlusnęło z opłucnej w momencie, kiedy się przebijali, żeby mi ten dren założyć. Nie byli w stanie powiedzieć, nikt nie jest w stanie powiedzieć, skąd ta krew się tam wzięła. Nie mam ani jednego żebra złamanego. Jedyna kość złamana to jest podstawa paliczka w najmniejszym palcu. Z tym gównem będę musiał żyć przez 3 miesiące, ale sprawdzałem już, da się jeździć. Tak więc na razie jestem uziemiony na kilka najbliższych dni, co nie stanowi dużego problemu, ponieważ lecę na urlop do domu, do Polski na 9 dni. Zabieram tylko gravela, żeby dojść do siebie i odzyskać sprawność, jeżeli chodzi o oddychanie, ponieważ oddychanie sprawia mi ból. Co się może wiązać z tym, że lekarz, który powiedział, że gdybym miał zgadywać, to powiedział, że gdzieś po prawej stronie tutaj w mojej klatce piersiowej doszło do rozłączenia się kości z chrząstką. Czyli nie mam złamania żadnego, żadna kość nie pękła. To jest dobry znak, zwłaszcza to, że nie połamałem obojczyka przy takim jebnięciu. No ale siła tego uderzenia była taka duża, że coś, no, zostało to wszystko uszkodzone na tyle, że zebrało mi się 2 litry krwi w opłucnej. Na całe szczęście byłem przytomny. Mało tego, wróciłem sobie sam do domu samochodem. Później sam sobie Uberem pojechałem na pogotowie i tam już zostałem zatrzymany na całe 2 dni. Ale powiem szczerze, bardzo miło wspominam Sołgrańska, szpital w Göteborgu. Miesza z tym, montaż. To jest następna sprawa. Montaż tego versus montaż tokenów. To naprawdę nie zajmie więcej czasu niż montaż tokena, ponieważ musimy wykręcić ten oryginalny korek. Pod kapselkiem znajduje się wentyl do pompowania, czyli po prostu tak jakbyśmy mieli ten oryginalny korek. I na tym wentylu, ja postaram się to jakoś zzoomować, żeby było to widać, jest nakrętka 11 mm, czyli zwykłym nasadowym kluczykiem wykręcamy tą nakrętkę i następnie zdejmujemy cały ten pomarańczowy pierścień od klikania, od regulacji i tu będziemy mieli miejsce na klucz do kaset, czyli coś, co znają na pewno właściciele widelców RockShoxa, coś, co będzie egzotyczne dla właścicieli widelców Foxa. I później wkręcamy to wszystko w zestawie, dostajemy też smar uszczelniający, czyli no, uszczelkę w tłuszczu, że tak powiem. Wkręcamy to i cieszymy się jazdą. Co jest w środku, nie wiem, nie mam pojęcia, w ogóle mnie to nie interesuje, ale naprawdę to działa.
czuć to tak bardzo mocno, że czuć to nawet przy uginaniu. Przy uginaniu takim po prostu, po założeniu, jazda na płaskim parking, czy tam podłoga w warsztacie, w garażu, o, czuć jak zmienia się charakterystyka pracy widelca. Moim zdaniem, dla mnie to jest coś, co powinno być montowane w każdym widelcu, powyżej tam jakiejś klasy cenowej, po prostu jako standard. To przecież nie może kosztować dużo pieniędzy wyprodukowanie tego. Ja wam zamieszczę link do sklepu, w którym znalazłem już, do RockShoxa, do Lyrica, w którym teraz jeżdżę, z którym teraz jeżdżę i już zamówiłem. To nie jest tani upgrade, jeżeli się to kupuje osobno, ale producent widelców, który kupowałby kontenery tego, no nie wierzę, że zapłaciłby tyle samo, co my płacimy w detalu. Minusem jest to, że nie do wszystkich modeli i nie do wszystkich marek znajdziemy ten cartridge. Jest do RockShoxów, do Foxów, przynajmniej ja znalazłem do RockShoxów, do Foxów, no i oczywiście do widelców MRP, ponieważ MRP robi również widelce, które też chętnie chciałbym taki widelec przetestować, powiem szczerze, który już ma to zamontowane od dnia pierwszego. Tak więc ode mnie, co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że na pewno częściej będę się bawił tą regulacją niż regulacją wolnej, szybkiej kompresji. Wiem, że w tym widelcu, który mam teraz, wolna kompresja będzie ustawiona cały czas na max, ponieważ nie wiem, no będę robił jeszcze zerowy serwis. Ja nie wiem, czy tego tłumiku, czy tego oleju w tłumiku było za mało, czy co, ale no nie wiem, no w każdym razie dopiero w momencie, kiedy skręciłem na maksa wolną kompresję, czułem, że widelec mi nie nurkuje przy zakręcaniu nawet, i to nie przy całkiem, nie przy jakichś tam dużych prędkościach, a tłumienie szybkiej kompresji myślę, że już zostawię progresji. I to byłoby na tyle na temat tego cartridge'a. Tak jak powiedziałem, jadę teraz na urlop do Polski, zabieram ze sobą gravela, zabieram też ze sobą sprzęt, ponieważ jadę na urlop. Jadę kręcić imprezę w Kołobrzegu, w lokalu, który się nazywa Beachbox. Znajduje się na plaży i mam tam kontakt z właścicielami, którym już jeden filmik robiłem, teraz chcą, żebym zrobił im jeszcze jeden. I myślę, że po prostu gdzieś tam z drogi nagram też jakiegoś krótkiego vloga, w którym powiem, kto wygrał ten jersey i co będzie następne do wygrania dla jednego ze subskrybentów. I jeszcze z tym mecenasem, ci, którzy oglądają, to kojarzą. No nie pykło, już się nikt do mnie nie odezwał, także dalej jestem swoim własnym mecenasem i no jak do tej pory, no to no już nawet nie pół na pół, ale chyba w sumie no, w jakichś 70-80% sponsoruję sobie sam ten kanał i to, co wam wysyłam. A po jerseyu też będzie fajny upominek, bo to jest coś, co testuję teraz już od kilku miesięcy, coś, o czym też będzie epizod, ale trzymam was w napięciu, żebyście mieli na co czekać. Przykro mi, że częstotliwość jest taka, jaka jest, no ale dużo jeżdżę, dużo pracuję, albo leżę i się kuruję. Może to się zmieni w momencie, kiedy się też zmieni pogoda na gorszą. Wszystko na dzisiaj. Życzę wam udanego lata. Życzę wam, żeby ta pogoda była taka w sam raz rowerowa, czyli nie za gorąco, nie za zimno, nie za mokro. I widzimy się, kiedy się widzimy.